Przywilejem polityka jest nadzieja, którą widzi w oczach tych, którzy go wybrali, którzy mu zawierzyli swoje żony, zwierzęta i dzieci i którzy powiadają: na koniec jesteś. Nie zaznał pan tego. Hańbą polityka jest zawód, który sprawił tym, którzy go wybrali, którzy powierzyli mu swoje żony, zwierzęta i dzieci i którzy powiedzieli: na koniec jesteś. Nie zaznał pan tego. Przywilejem polityka jest widzieć swój skrawek świata lub kraju zrealizowany, w miarę sprawiedliwy, w miarę syty, w miarę piękny, w miarę taki, jakiego pragnął. Nie zaznał pan tego. Hańbą polityka jest widzieć swój skrawek świata jedynie w miarę zrealizowany, jedynie w miarę sprawiedliwy, jedynie w miarę syty i w miarę piękny. Nie zaznał pan tego. Przywilejem polityka jest umieć osiągnąć kompromis, pół prawdy, pół szczęścia, pół celu, pół pokoju. Nie zaznał pan tego. Hańbą polityka jest umieć osiągnąć jedynie kompromis. Pół szczęścia, pół prawdy, pół celu, pół pokoju. Nie zaznał pan tego. Hańbą polityka jest zdobyć miłość tłumu. Nie zaznał pan tego. Przywilejem i hańbą polityka jest pieniądz. Nie zaznał pan tego. Przywilejem i hańbą polityka jest nędza. Nie zaznał pan tego. Przywilejem i hańbą polityka jest odpoczynek. Nie zaznał pan tego. Przywilejem takich jak pan jest miejsce w historii i wieczny szacunek. I zazna pan. Witam Państwa na 20. edycji wręczenia Nagrody Rzeczpospolitej imienia Jerzego Giedroycia. Wiersz Agnieszki Osieckiej "Przywilejem polityka jest" przeczytał Mirosław Baka. Witam serdecznie wszystkich nominowanych do tegorocznej nagrody. Ja nazywam się Michał Szułdrzyński i mam przyjemność prowadzić dla Państwa dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, organizatorem gali jest Rzeczpospolita, partnerem głównym miasto Gdańsk. Partnerzy nagrody to Forum Ekonomiczne w Krynicy, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, partnerami honorowymi są Biblioteka Narodowa, Instytut Literacki, Instytut Pamięci Narodowej, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast partnerzy medialni to RPPL, plus minus, Życie Regionów i Historia Uważam, Że. Witam przede wszystkim Państwa, przyjaciół Jerzego Giedroycia. A teraz o powitanie gości poproszę prezesa Gremii Media S.A. pana Tomasza Jarzyńskiego. Szanowni Państwo, w tym roku przypada okrągła 20. edycja wręczenia Nagrody imienia Jerzego Giedroycia. Tak się składa, iż możemy ją świętować wraz z tak wyjątkową rocznicą, jaką jest stulecie istnienia Rzeczpospolitej. To dla nas wielki zaszczyt, że możemy prowadzić gazetę w roku jej jubileuszu. Rok 2020 jest dla nas wszystkich rokiem niełatwym i pełnym wyzwań. Przetaczająca się przez świat pandemia uniemożliwia normalne życie i funkcjonowanie w wielu obszarach. Z tej przyczyny uroczystą galę uhonorowania laureata Nagrody imienia Jerzego Giedroycia zorganizowaliśmy w tym roku w świecie wirtualnym. Jest to możliwe również dlatego, że Rzeczpospolita to nie tylko symbol niezależności i obiektywizmu, jak chciał 100 lat temu jej założyciel Ignacy Jan Paderewski. To także nowoczesna, multimedialna platforma gotowa na wyzwania coraz bardziej cyfrowego świata. W imieniu wydawcy Rzeczpospolitej dziękuję wszystkim gościom, którzy zdecydowali się uświetnić swoją obecnością tę wirtualną uroczystość. Gratuluję nominowanym i laureatom, a Państwa zapraszam na galę. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Szanowni Państwo, w tym roku Dziennik Rzeczpospolita obchodzi swoje 100. urodziny.
Pierwszy numer ukazał się 15 czerwca 1920 roku. Dziś wydawany przez Grammy Media S.A., przygotowywany pod kierownictwem Bogusława Hraboty, jest najważniejszym opiniotwórczym dziennikiem w Polsce. Zapraszam do obejrzenia filmu, który został przygotowany z okazji tego jubileuszu. Kiedy zabierasz głos, zaczynasz mieć wpływ na bieg wydarzeń. Możesz nim cucić obojętnych, ośmielać zalękłych, studzić nadgorliwych, jednoczyć idących samopas, wspierać idee, otwierać serca i umysły. Odpowiedzialnie, odważnie, obiektywnie. Od 100 lat każda strona Rzeczpospolitej to strona w dyskusji o tym, co ważne. Szanowni Państwo, teraz zapraszam redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, pana Bogusława Hrabotę. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa na gali Nagród Jerzego Giedroycia, w tym roku inaczej niż zwykle. Bardzo tego żałujemy, bo tradycja spotkań z Państwem, ludźmi Giedroycia, jest w naszej redakcji niezmiernie mocna. Mamy tylko nadzieję, że w przyszłym roku już będzie normalnie. Bardzo sobie tego życzymy. Rok 2020, bardzo szczególny, bardzo specjalny rok. Z jednej strony znaczony skrzydłami czarnego łabędzia, który nadleciał z Chin, ale co dla nas ważniejsze, wielką rewolucją, buntem naszych przyjaciół Białorusinów za wschodnią granicą. Zastanawiam się często, co by powiedział na temat tego buntu, na temat jego przyszłości Jerzy Giedroyć. Tego nie dowiemy się nigdy, ale bez wątpienia namawiałby do współpracy, do pomocy, do kontynuowania wsparcia naszych braci Białorusinów. Mamy w tym roku 14 nominowanych do Nagrody Giedroycia. Każda z tych wybitnych postaci spełnia kryteria nagrody, wpisuje się w tradycję poglądów i pamięci Jerzego Giedroycia. Wygra oczywiście jedna osoba, najlepszy. Bardzo dziękujemy za te słowa, panie redaktorze. Szanowni Państwo, partnerem głównym tegorocznej 20. edycji Nagrody imienia Jerzego Giedroycia jest miasto Gdańsk. Dlatego zapraszam do wysłuchania pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz. Szanowni Państwo, Nagroda Rzeczpospolitej imienia Jerzego Giedroycia to ważne wyróżnienie dla osób, instytucji, inicjatyw, które bliskie byłyby patronowi Nagrody Jerzemu Giedroyciowi. To przede wszystkim bezinteresowna troska o dobro wspólne, ale to dobro wspólne myślane jest przede wszystkim jako, pomyślane jest przede wszystkim jako troska o Rzeczpospolitą, o jej pozycję w Europie, ale także o pojednanie z narodami Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim z naszymi wschodnimi sąsiadami, Białorusią, Ukrainą, krajami nadbałtyckimi. Bo przecież o tym wielokrotnie Jerzy Giedroyć pisał, mówił, uczył. Cieszę się bardzo, że w roku 40-lecia powstania Solidarności Gdańsk może być partnerem tej szczególnej nagrody. Bo przecież tak jak Solidarność powstała tutaj w Gdańsku 40 lat temu, ruch, który zmienił nie tylko Polskę, Europę i świat, tak samo wierzę, że Nagroda Jerzego Giedroycia dla wyróżnionych może przyczynić się do promocji ich działań, instytucji i wzmocnić ich znaczenie w tym, co robią. Bardzo dziękuję, pani prezydent. Przypomnijmy sobie postać redaktora paryskiej kultury. Serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu o Jerzym Giedroyciu. Jerzy Giedroyć, rocznik 1906. Wybitny publicysta, polityk, działacz emigracyjny. W Rzymie, a później w Paryżu redagował i wydawał miesięcznik Kultura, najważniejsze czasopismo powojennej emigracji. Głównym celem Kultury było utrzymanie związków z Polską. Stworzony przez niego Instytut Literacki stał się ośrodkiem skupiającym najwybitniejszych polskich pisarzy emigracyjnych i krajowych. Przez pół wieku Jerzy Giedroyć i środowisko kultury paryskiej było punktem odniesienia dla Polaków w kraju i za granicą. Stało się symbolem wolnego słowa i niezależnej polskiej myśli politycznej. Redaktor był geopolitycznym wizjonerem. W czasach największej potęgi Związku Radzieckiego pisał o suwerennej Ukrainie, Białorusi i Litwie. Na tekstach z kultury wychowało się pokolenie, które dziś ma wpływ na polską politykę zagraniczną.
W 2001 roku, w pierwszą rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia, redakcja Rzeczpospolitej ustanowiła nagrodę jego imienia. Wyróżnienie mogą otrzymać osoby lub instytucje, które w swej działalności kierują się zasadami wyznawanymi przez Jerzego Giedroycia, które cechuje bezinteresowna troska o sprawy publiczne, umacnianie pozycji Polski w Europie oraz kultywowanie dobrych stosunków z narodami Europy Środkowo-Wschodniej. Laureaci kolejnych edycji nagrody, podobnie jak Jerzy Giedroyć, polską rację stanu widzą nie tylko w budowie silnej pozycji Polski, ale także we wzmacnianiu suwerenności innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Zapraszam teraz do wysłuchania wypowiedzi członków kapituły, a także laureatów z poprzednich edycji nagrody imienia Jerzego Giedroycia. Jako pierwszy wystąpi pan Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, laureat Nagrody Rzeczpospolitej imienia Jerzego Giedroycia z 2009 roku. Nagroda Rzeczpospolitej imieniem Jerzego Giedroycia za działanie w imię polskiej racji stanu to nagroda wyjątkowa w polskim życiu publicznym, społecznym. Nagroda dla ludzi, którzy swoje życie poświęcili pewnym wartościom. Wartościom, które kiedyś konstytuowały pierwszą Rzeczpospolitą, które stały się fundamentem drugiej Rzeczpospolitej i które udało nam się na nowo odbudowywać po roku 1989. To nagroda dla ludzi, którzy swoje życie poświęcili temu, aby to wspólne dziedzictwo nie tylko zachować, ale aby je pokazać wszystkim tym, którzy zwłaszcza dziś w Europie szukają takich namacalnych dowodów na to, iż warto, trzeba mówić o otwartości, o braterstwie, o szacunku wzajemnym. Chciałbym zatem pogratulować wszystkim nominowanym tego, że znaleźli się w tym wyjątkowym gronie. Chciałbym, tak jak i Państwo, cieszyć się tym, że jest taki dzień, jest taka instytucja, która dostrzega to przywiązanie, które Państwo wykazaliście wszystkim tym, co było Waszym udziałem w życiu. Bardzo dziękuję za te słowa. Przed Państwem pan poseł Paweł Kowal, były wiceminister spraw zagranicznych, były eurodeputowany, a także laureat Nagrody Rzeczpospolitej imienia Jerzego Giedroycia z 2014 roku. Nagroda Giedroycia to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane pod koniec każdego roku za działanie na rzecz polskiej racji stanu, za kontynuowanie idei kultury, za kontynuowanie tego, czemu Jerzy Giedroyć poświęcił jako specyficzny polityk, polityk, który nie zajmował żadnych stanowisk, który nie przyjmował żadnych zaszczytów, ale polityk, który całe życie poświęcił polityce przez wielkie P, rozumianej tak najbardziej klasycznie, najlepiej jak ją można rozumieć. Nagroda Jerzego Giedroycia trafia właśnie w ręce osób, które starają się rozumieć politykę jako służbę. Bardzo dziękuję, panie pośle. Zapraszam teraz do wysłuchania pana Jana Malickiego, historyka, dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, laureata Nagrody Rzeczpospolitej imienia Jerzego Giedroycia z 2013 roku. W tym roku upływa 20-lecie śmierci Jerzego Giedroycia, człowieka wybitnego, wielce zasłużonego nie tylko dla spraw polskich, ale i dla całego regionu. Początkowo nagroda była przyznawana wyłącznie obywatelom polskim, a czego ja jestem dowodem, jestem jednym z laureatów, ale od pewnego czasu kapituła coraz częściej włącza do kandydatów, włącza do laureatów również cudzoziemców, osoby nie będące obywatelami polskimi. Dlaczego, można by zadać pytanie? Odpowiedź tu jest bardzo prosta, dlatego że Jerzy Giedroyć to jest co prawda jeden z wielkich Polaków XX stulecia, XX, XXI stulecia, ale jego znaczenie, jego rola, jego zasługi wykraczają daleko poza same granice Polski, a już z pewnością do Jerzego Giedroycia, do jego zasług, do jego
rangi odnosi się to wielkie sformułowanie, którego był autorem, choć napisał kto inny, ULB. Zatem mówimy o Polsce, Ukrainie, o Litwie i o Białorusi. Bardzo dziękuję. Jako ostatni wystąpi pan Grzegorz Gauden, redaktor naczelny Dziennika Rzeczpospolita w latach 2004-2006. Wieloletni prezes Presspubliki, członek kapituły Nagrody Rzeczpospolitej imienia Jerzego Giedroycia. Nagroda Giedroycia to pewien gest Dziennika Rzeczpospolita oddania szacunku wielkiemu redaktorowi z Paryża. Nagroda powstała w pierwszą rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia i powstała za zgodą jego brata Henryka Giedroycia, a sam pomysł nagrody przyszedł do głowy naczelnemu ówczesnemu Rzeczpospolitej Maćkowi Łukasiewiczowi i jego zastępcy Jankowi Skórzyńskiemu. I to oni wymyślili też formuły tej nagrody i misję, która jest zdefiniowana w ten oto sposób, że nagroda jest przyznawana osobom, którzy służą swoją działalnością polskiej racji stanu w ten sposób, w jaki pojmował to Jerzy Giedroyć. A Jerzy Giedroyć pojmował to jako budowanie przyjaznych relacji Polski z narodami ościennymi na wschód od Polski. Miał na myśli oczywiście Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, ale także Rosjan, o czym trzeba pamiętać, bo i z Rosją Polska graniczy i stosunki polsko-rosyjskie są też niezwykle ważne dla Polski. I tak na przestrzeni tych 20 już bez mała lat nagroda została wręczona nie tylko Polakom, ale również Ukraińcom, Litwinowi i Rosjance, wielkiej poetce Natalii Gorbaniewskiej, dysydentce, tłumaczce polskiej literatury. Tak więc ja myślę, że właśnie ta nagroda, co roku przyznawana, jest nie tylko upamiętnieniem postaci wielkiego redaktora, ale również publicznym podtrzymywaniem tego przesłania, które Jerzy Giedroyć i jego współpracownicy przez dziesiątki lat nieśli, to jest to, że Polska musi budować przyjazne relacje ze swoimi sąsiadami, relacje oparte o wzajemny szacunek i próbować budować z nimi wspólnotę polityczną i duchową. I to jest zdanie Giedroycia i nie tylko jego warunek pomyślnego rozwoju i Polski, i tego regionu Europy i świata. Bardzo dziękuję panie redaktorze za te słowa. Szanowni państwo, przejdźmy do najważniejszej części gali. Oto nominowani tegorocznej 20. edycji Nagrody imienia Jerzego Giedroycia. Mykoła Rjabczuk, Andrzej Peciak, Iwona Hoffman, Swiatłana Aleksiejewicz, Wiera Meniok, Piotr Kłoczowski, Natalia Radzina, Henryk i Ludwika Wujec, Maria Kałamajska-Saed, Andrzej Hadanowicz, Swiatłana Cichanowska, Dorota Janiszewska-Jakubiak, Angelika Borys, Saulius Skwernelis. A teraz nadszedł moment, abyśmy poznali laureata dzisiejszej uroczystości. Zapraszam przewodniczącego kapituły Nagrody imienia Jerzego Giedroycia, redaktora Bogusława Hrabotę. Panie redaktorze, proszę o ogłoszenie werdyktu kapituły. Szanowni państwo, to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę ogłosić zwycięzcę Nagrody Jerzego Giedroycia. W tym roku to Andrzej Hadanowicz, wybitny białoruski poeta, tłumacz i uczestnik życia publicznego. Дорогие сябры, шановные коллеги, я
Расчулены и узрушены. Я щиро дякую. Расчулены я с нескольких причин. Я бачил спис претендентов сёлетних на узнагороду, и кожному з их годному кандидату я обовязково дал гэтую узнагороду. Я расчулены так само с нагоды светлого имя патрона этой премии. Мой земляк, уродженец Менску, Ежи Гідройц, культовый редактор парыжской культуры, политик и мысляр, які казал про новую политику и новые отношения помеж нашими народами и краинами. Этой каштовности поделяя сегодня, бодай что каждый белорус, кто думает про европейскую незалежную будучиню своей краины. Ну и наресте, як поэт и перекладчик, які написал и переклал десятки книг, я цалком усведомляю, что сёлета выбор журы выкликаны передусім одним моим перекладом, песнею Яцека Качмарского, эстафетою свободы, можно сказать, с Каталонии про Польшу у Беларусь, знакомитой песней «Муры», «Разбуры турмы муры, прагнешь свободы, то бяры», спевают у белорусской версии мои земляки. Песня, якая зробилася культовая сёлета. Это песня, якую наиграл, заспевал арештованный Сергей Тихановский. Гэта песня, якую выкарыстала ў сваіх спатканнях з выбарцамі Святлана Тихановская, наш незалежны кандыдат. Гэта песня, якая аб'ядноўвае сотні тысяч беларусаў, якія хочуць вяртання свабоды, законнасці, павагі да чалавека і правоў чалавека ў Беларусь. Гэта песня, з якой людзі выходзяць на маршы пратэстаў і збіраюцца ў дварах, спяваючы, чытаючы, дыскутуючы з думкай пра салідарнасць і ўзаемную падтрымку. Гэта адна з тых песень, якая дадае сілаў і надзеяў у тым, што гэтыя больш чым 100 дзён пратэсту былі недарэмныя, і ўрэшце рэшт словамі песні «Мур хутка рухне». Шчыры дзякуй. Сердэчна гратуляцыя. Запрашам до выгłoszenia лаўдацыі для тэгорочнага лаўрэата. Przed Państwem pani Agnieszka Romaszewska, dyrektor telewizji Bielsat, a także laureatka Nagrody Rzeczpospolitej im. Jerzego Giedroycia, przyznanej w 2010 roku. Nasz dzisiejszy laureat jest poetą, jednym z najwybitniejszych współczesnych poetów białoruskich, ale jednocześnie powiedziałabym, że jest też konstruktorem budowniczym. Tak chyba to można określić. Mowa o Andrzeju Hadanowiczu. To, tak jak powiedziałam, poeta, ale choć jest z wykształcenia filologiem, a nie inżynierem, ja nazwałabym go też budowniczym, konstruktorem mostów. Ponieważ bycie tłumaczem, a Andrzej Hadanowicz, będąc romanistą, jest tłumaczem zarówno z francuskiego przetłumaczył ileś poezji, ale też bardzo ważnym tłumaczem polsko-białoruskim. I funkcja tłumacza to jest tak jak funkcja budowniczego, bo buduje się mosty pomiędzy kulturami. Tłumaczenie to nie jest tylko przełożenie słów na słowa, to jest przetłumaczenie pewnego tekstu na inną kulturę. Mamy tego doskonałe przykłady. W polskiej kulturze znamy takie kongenialne tłumaczenia, jakim było na przykład tłumaczenie Kubusia Puchatka Ireny Tuwim. I od tego czasu Winnie the Pooh jest Kubusiem Puchatkiem w kulturze polskiej. Andrzej Hadanowicz tłumaczy, właśnie przyswaja białoruszczyźnie także te dzieła kultury polskiej, które dla nas są szczególnie ważne i jest to z punktu widzenia kultury polskiej bardzo istotny i ważny interes, ale jest to też
interesujące i ważne dla kultury białoruskiej, dlatego że to właśnie ją też wzbogaca. Andrzej Hadanowicz tłumaczył i Miłosza, i Herberta, i Mickiewicza, i Gałczyńskiego. O samym procesie tłumaczenia Gałczyńskiego jest taki zabawny felieton, który napisał w Leśniczówce Pranie, gdzie siedział tłumacząc właśnie poezję Gałczyńskiego. Ja osobiście nie jestem ani poetką, ani filologiem, a tłumaczenie budzi mój najwyższy podziw, dlatego że zawsze mam poczucie, że zdanie, które słyszę w innym języku, nie w moim własnym, i nawet jeżeli je bardzo dobrze rozumiem, to mam zawsze obawę, czy będę umiała je dobrze przetłumaczyć. Więc tłumaczenie, jeszcze raz chciałam podkreślić, to jest budowanie mostów między kulturami. I to właśnie ta funkcja Andrzeja Hadanowicza, myślę, że była tą zasadniczą, której zawdzięcza dzisiejszą naszą nagrodę. Andrzej jest autorem takiej w tej chwili niesłychanie ważnego w tej chwili dzieła, a mianowicie przekładu katalońsko-polskiego dzieła, jakim są Mury, tak to można nazwać. Mury, utwór Luisa Liaha, katalońskiego poety, spolszczony przez Jacka Kaczmarskiego, został w tej chwili zbiałoruszczony przez Andrzeja Hadanowicza. I w tej chwili na protestach słyszeliśmy właściwie wszędzie tą taką symboliczną pieśń Razbury, Turmy, Mury. Pragniesz swobodu, to biary. I to zostało przyswojone właśnie kulturze białoruskiej. I jeszcze jedno zdanie na temat Andrzeja Hadanowicza. Andrzej ma taką specyficzną cechę, że nie podchodzi do... No, lubi humor, lubi może autoironię, nie podchodzi do świata zbyt poważnie. W każdym razie uważa to, tak to demonstruje. I to myślę, że też jest właściwe, bo w ten sposób nie podchodzi zbyt poważnie do tej politycznej roli, jaką ma poeta w każdym ustroju autorytarnym czy totalitarnym. A z punktu widzenia jury naszej nagrody, bardzo ważne jest, żeby ta nagroda nie była nagrodą doraźną. Choć oczywiście popieramy każdą walkę o wolność, to jest dla nas oczywiste. Ale chcielibyśmy, żeby ta nagroda była też nagrodą, która będzie się liczyć nie tylko w tym roku czy w następnym roku, ale żeby była nagrodą właśnie za tą budowę mostów. Bardzo dziękuję pani redaktor. Dziękujemy uprzejmie, że byli państwo dzisiaj z nami. Wierzę, że osoba Jerzego Giedroycia będzie dla państwa inspiracją do przemyśleń i zaangażowania w sprawy publiczne, do wspierania pozycji Polski w Europie i kultywowania dobrych stosunków, ale także wzmacniania suwerenności i relacji z innymi narodami Europy Środkowo-Wschodniej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się już nie wirtualnie, ale podczas gali na żywo. Do zobaczenia za rok. Michał Szułdrzyński, dziękuję bardzo.